Jeśli w takim momencie jak ten naród polski nie wyjdzie na ulicę, to będzie znaczyło tylko to, że naród polski nie zasługuje na lepszy rząd niż bandycki rząd Donalda Tuska. Niestety taka jest prawda. Taka jest prawda, więc liczymy na to, że rzeczywiście ludzie się ockną i pojawią się na ulicach. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło przedwczoraj w redakcji tygodnika Wprost. Dlatego dziś ten protest, protestujemy przeciwko temu, żeby władze nie ingerowały w wolność słowa, w wolność prasy. Domagamy się dymisji rządu Donalda Tuska i przede wszystkim dymisji już w tym momencie ośmieszonego ministra Sienkiewicza. Przede wszystkim widać wyraźnie, że służby specjalne nie pełnią swoich funkcji. Są na pasku rządu, to są tak naprawdę służby powołane do tego, żeby utrzymać przy władzy Platformę Obywatelską. Protestuję przeciwko temu przecież ich działaniom OBWE, również międzynarodowe agencje prasowe wskazują na łamanie prawa. Czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby ABW stała się instytucją powołaną do służby państwu, a nie partii. Platforma, złodzieje! Platforma, złodzieje! Będą wszyscy podsłuchiwani, no mam nadzieję, że nie będą podglądani. Bo skoro pan Belka z panem Sienkiewiczem rozmawiali o tych sprawach ginekologiczno-ornitologicznych, to być może niedługo pojawią się jakieś fajne filmy, gdzie ten mit ich walorów pryśnie i się okaże, że trzeba będzie ich zdymisjonować, bo się tylko przechwalali. Okazuje się, że te walory, które powodowały, że atrakcyjność parobków wśród wsiowych dziewuch po zabawie była kluczowa, także ta atrakcyjność jest kluczowa w tej Rzeczpospolitej. No cóż, takich sobie, taką arystokrację sobie wybierają. Jak widać, protesty nie słabną na sile, mamy wręcz do czynienia z lawiną afer, a przecież jeszcze nie wszystkie taśmy zostały odtajnione. W drodze jest kolejne nagranie, prawdopodobnie to, które zawiera rozmowę Donalda Tuska z prezydentem Władimirem Putinem. Od wczoraj niektórzy dziennikarze spierają się, że właśnie to nagranie może być przyczyną nacisków, które zostały wywołane na redakcję Gazety Wprost. No nie ma co ukrywać, że pozycja rządu słabnie. Premier na wczorajszej konferencji mówił o tym, że jest taka możliwość, iż rząd może nie uzyskać wymaganej większości głosów dla uzyskania wotum zaufania. Mówi się też o słabnącej roli polskiego kontrwywiadu, czyli wszystko sugerowałoby, że jednak taśmy są powodem działań obcych służb specjalnych. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy amerykańskich, czy rosyjskich, czy jeszcze innych. Ale trzeba przyznać, że spowodowało to prawdziwą burzę w polskim życiu politycznym. Establishment wziął się za rogi. Już nie wiadomo, kto jest z kim. Reżimowe media zmieniają sojusze, czego też byliśmy świadkami podczas konferencji, gdy to Monika Olejnik powiedziała, że wszyscy dziennikarze są zawiedzeni postawą premiera. Dzisiaj z kolei skomentował to jej redakcyjny kolega Jacek Żakowski, który powiedział, że absolutnie nie. To trzęsienie ziemi, ten chaos w państwie może przynieść oczyszczenie w naszym kraju, może tak się stać, ale trzeba pamiętać, że ostateczne rozwiązanie tego problemu przyniosą wybory. Bez względu na to, kiedy one będą, czy będą przyspieszone, czy w normalnym terminie, to właśnie wybory rozwiążą tę sytuację i ustanowią w zasadzie nowe rządy. I teraz trzeba pamiętać, że to jest ten kluczowy moment i żeby Polacy wybrali po prostu mądrze, aby znów nikt nie powiedział, że Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi, i nie zamienił stryj przysłowiowej siekiery na kij. Tyle dzisiaj z Łodzi. Do zobaczenia w przyszłych relacjach. Piotr Korczarowski, Emisja TV.